To właśnie tak prezentuje się najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego. Państwo Wioletta i Janusz Mróz z Pruchnej nie spodziewali się takiego wyróżnienia. W ogóle się nie spodziewałem, jestem mocno zaskoczony tym faktem, ale doceniam to i jestem zadowolony bardzo. Przekraczając imponującą bramę wjazdową, od razu daje się zauważyć wpływ kobiecej ręki. Jeżeli na tym etapie mnie docenili, myślę, że ład, porządek, wszystko w miarę czyste, zadbane. Staramy się z żoną to na tyle ogarnąć, żeby wszystko to miało, wszystko wyglądało bardzo ładnie. Świadomość, że to właśnie ich zagroda nosi tytuł tej najpiękniejszej, mobilizuje do dalszej pracy, przyznaje pan Janusz, który nie narzeka na brak obowiązków. Prowadzimy produkcję roślinną, gospodarujemy na 120 hektarach, no i radzimy sobie jak możemy. Myślę, że nam to dobrze wychodzi. Najpiękniejsza zagroda wiejska to jedna z kategorii w konkursie Piękna Wieś województwa śląskiego. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału przez gminę. O wyborze decyduje komisja, która wizytuje gminy i gospodarstwa. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.